Czy kiedykolwiek przeszło Ci przez myśl, że możesz mieć niedobory witaminy D? Według niektórych statystyk istnieje na to dość duża szansa. Dane procentowe podają, że ten problem może dotyczyć nawet 50% populacji. To oszałamiająca liczba, która zaniedbując ten z pozoru prozaiczny problem, może z jego powodu cierpieć na poważne dolegliwości zdrowotne, które mogą być częściowo załagodzone poprzez wystawianie się na działanie promieni słonecznych. Czasem jednak, jeśli mieszkamy w krajach północnych lub nawet w Polsce, słońca zwyczajnie nie ma i wtedy należy suplementować tę niezbędną dla naszego dobrego samopoczucia i silnego zdrowia witaminę. Brak dostępu do wystarczającej ilości światła słonecznego może mieć dla naszego zdrowia poważne konsekwencje, takie jak rak, depresja czy kruche kości. Jak się domyślacie, głównym źródłem witaminy D są promienie słoneczne. Nasze ciała zamieniają światło słoneczne na składniki odżywcze, które wzmacniają nasze kości i mięśnie. Jednak jak się okazuje, słońce nie jest jedynym źródłem witaminy D. Głównie znajdziemy ją w rybach i jajach, ale tak jak już wspomniałam, można ją również suplementować w formie tabletek. Witaminy D1, D2 i D3 są rozpuszczalne w tłuszczach i łatwo dostępne w aptekach i sklepach ze zdrową żywnością. Jeśli uważasz, że możesz należeć do 50% populacji, które cierpią z powodu braku witaminy D, upewnij się, poznając objawy, które o tym świadczą. Zmęczenie. Jeśli często czujesz się przybity i rzadko kiedy masz wystarczająco dużo energii w ciągu dnia, żeby szczerze cieszyć się życiem, być może cierpisz na niedobór witaminy D, który uniemożliwia wyprodukowanie wystarczającej jej ilości. Jednym z głównych przyczyn syndromu chronicznego zmęczenia jest brak wystarczającej ilości promieni słonecznych. Problemy skórne. Jak dobrze wiemy, mocna opalenizna nie jest niczym dobrym dla naszej skóry, ale za mało słońca może być również przyczyną poważnych problemów skórnych. Większość problemów skórnych powstających w wyniku powikłań systemu autoimmunologicznego jest wynikiem właśnie niskiego poziomu witaminy D. Jednym z najlepszych na to przykładów jest tłuszczyca. Według specjalistów odpowiednia ilość ekspozycji na słońce może powstrzymać te choroby skóry od pogorszenia jej stanu. Problemy układu odpornościowego. Witamina D pomaga nam utrzymać nasz system odpornościowy w dobrym zdrowiu i zwalczać infekcje. Osoby z obniżoną odpornością mają zazwyczaj również obniżony poziom witaminy D. W wyniku tego, nie dostarczając sobie wystarczającej ilości słońca, zwyczajnie częściej będziesz chorował. Różnego rodzaju bóle. Witaminy pochodzące ze światła słonecznego wspomagają wzrost naszych kości i wzmacniają mięśnie. Głębokie bóle w kościach uważanych za wynik słabej gęstości kości mogą być powodowane niedoborem witaminy D, tym bardziej jeśli ból nie przechodzi przy stosowaniu leków. Depresja sezonowa. Depresja sezonowa spotyka nas głównie w sezonie jesienno-zimowym, zwłaszcza w klimacie umiarkowanym, kiedy występuje wtedy dużo deszczu i dociera do nas niewiele światła słonecznego. Przechodzi zwłaszcza pod koniec ponurego sezonu. Ludzie cierpiący z powodu depresji sezonowej powinni szukać alternatywnych metod na naturalną ekspozycję na słońce tak, by symulować światło słoneczne i równoważyć negatywne skutki tego zaburzenia. Jeśli podobał Wam się filmik, nie zapomnijcie zostawić suba, lajka i komentarz. Zapraszam do oglądania innych filmików projektu Natura oraz do zajrzenia na nasz nowy projekt, Projekt X, gdzie dowiecie się wielu ciekawostek ze świata. Zapraszam również do zajrzenia do naszego sklepu internetowego oraz na profil Patronite. Wszystkie linki znajdziecie pod filmikiem. Serdecznie pozdrawiam i życzę dużo zdrowia!